survive. Get money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Artur Szpilka na gali KSW 82. Artur, na początku zapytam o wrażenia dzisiejszej gali. Czy dzisiaj specjalnie na kogoś czekasz? Jak aktualnie podoba się ta gala? Wiesz co, no, tak naprawdę widziałem jeden pojedynek. Nie czekam, no, bo po prostu zjawiłem się też, mamy być w studiu. I to tyle. No. Dzisiaj wyrwany z treningu, ciężki trening rano. No i tak jak mówię, jeszcze tak przysypiam, no ale to jest też część obowiązku, prawda? Jeszcze wstaję rano do kościoła i dlatego już chciałbym być w domu, no ale jeszcze obowiązki. No właśnie, jak mijają te przygotowania, bo w zasadzie gala KSW Koloseum zbliża się wielkimi krokami. Odpukać nie chcę, zapraszać, wszystko idzie zgodnie z planem, nie ma kontuzji, a to chyba najważniejsze w tym kwestii. Zostało 3 tygodnie, mam nadzieję, że tego sobie życzę i kibicom, żeby nie było przede wszystkim żadnych kontuzji, jakichś uszkodzeń, mikrouszkodzeń, tylko żebyśmy wyszli i dali super walkę. Dużo zmieniało się, jeżeli chodzi o twój sztab trenerski przed walką. Powiedz mi, czy to jest już poukładane? Dotarliście tak, się tak, tutaj z trenerami? Tak, Rzeczywiście prowadzimy też, mamy takie treningi wspólne, gdzie jest jiu-jitsu, czyli Gerard Jackson razem z trenerem Rogalą, czyli head coachem. I dużo takich mamy treningów. Na sparingach też przyjeżdżamy masą razem zawsze, więc to jest fajne. I co? Robimy swoje. No, dużo się też mówiło w mediach o twoich przygotowaniach z Mamedem Khalidowem. Powiedz mi, co wyniosłeś z tych treningów, no i jak podobały ci się te treningi z Mamedem? Zostawię to dla siebie, co wyniosłem, a bardzo mi się podobały. Mega szkoła sztuk walk, właśnie Arachion, ten Szymon, ten Paweł. Naprawdę fajnie i cieszę się i będę chciał przyjechać na dłużej tylko po walce. Mhm. Tylko po walce. Przyjechać, zobaczyć i zobaczymy, jak to będzie. Mówię, bo to wiesz, to tak przyjechać na tydzień, potrenować to jest jedno, a przyjechać z pustą głową na zasadzie nie, że się przygotowujesz, masz swoje treningi rozpisane i tam wchodzisz ewentualnie na technikę i na sparingi, tylko móc się przygotowywać pod te parter, pod te wszystkie rzeczy. Także to na pewno jest moim takim głównym celem docelowo gdzieś w przyszłości, tak samo i do Szczecina. Mhm. Artur, powiedz mi, bo zastanawiasz, czy to, że masz z przeciwnikiem swoim konflikt, czy takie relacje koleżeńskie ma jakikolwiek wpływ na ciebie w walce? Nie, bo kiedyś ty chyba kiedyś nakręcałeś tak się do tych pojedynków i wolałeś jednak, jak ta zła krew jednak pojawiała się przed pojedynkiem. Kiedyś tak było, teraz już tak nie jest. Z Mariuszem znam się przecież kopę lat, na sali jednej trenowaliśmy WCA. Teraz też się mimowolnie przecinamy w piątki, bo ja tam trenuję siłowy trening, on ma też coś i tak zawsze się w piątki widzimy, ale tylko cześć i tyle, nie? Akurat ostatnio raz podszedł do nas i czy zrobimy sobie z nim fotę. No i to tak wyszło dziwnie, nie? Ale tak to oczywiście nie ma konfliktu, jest też czysto sportowy pojedynek. Ostatnio Michał Materla w jednym z wywiadów powiedział, że mógłby zawalczyć na gali Freak Fightowej za duże pieniądze w sportowym pojedynku. Ty już miałeś to doświadczenie, czy może rozmawiałeś z Michałem, czy może coś byś mu w tym temacie doradził? Słuchaj, to jest jego indywidualna sprawa, niech robi tak, żeby był z tego zadowolony i ja wszystko, co zrobi, to jestem za nim, bardzo mu kibicuję. Ale ty raczej byś to odradzał z doświadczenia, z twojego doświadczenia, które miałeś, czy raczej byłbyś w tym przychylny? Każdy musi się sam przekonać, żeby cokolwiek mówić. Wiesz, ja ogólnie po czasie, to ciężko mówić o czymś, wiesz, odradzać, nie odradzać. Jest to dziwne w środku, od wewnątrz. A z perspektywy czasu, no, za łatwą walkę zarobiłem się, to wiesz, to też jest jakieś przeżycie inne i w ogóle, ale nie podoba mi się to ogólnie na tej zasadzie. Ale czy gdyby były znowu na stole duże pieniądze, no bo na pewno taki generujesz, to podjąłbyś nie, drugi na razie, raz taki pojedynek? Nie zastanawiam, nie mówię tak, nie mówię nie. Na razie jestem w KSW i to jest dla mnie najważniejsze. KSW niedawno ogłosiło Hall of Fame, czyli taką ścianę sław w KSW. Teraz ogłoszono Łukasza Jurkowskiego, oczywiście zasłużenie. Oczywiście. Ale teraz pytanie, kogo ty widzisz jako kolejnego bardzo Hall dużo, of Fame? Bardzo dużo osób jest, przecież są legendy, no jest Michał Mamed, wszyscy tam są, tak wiesz, no, tylko tak jak mówię, to nie wiem, kiedy to się ogłasza, czy jak ktoś kończy karierę, czy jest w ciągu. Jakie są kryteria, nie? Właśnie, jakie są kryteria, że jest bardzo dużo, każdy z tych zawodników, których oglądaliśmy na początku, w konfrontacji sztuk walk dał z siebie wszystko, to oni zapoczątkowali właśnie KSW. Wiesz, to nie ode mnie zależy ta decyzja. Artur, dużo już się mówiło na temat twojego konfliktu z Denisem Załęckim. Nie bardzo chcę go cały czas rozwlekać, bo wiem, że ten temat jest dosyć mocno wyczerpany. Natomiast zaskoczyło mnie i zdziwiło to, jak Denis
dwukrotnie powtórzył, że wasza walka stoczy się na zasadach ulicznych, na solówce gdzieś za, nie wiem, pod klubem. Powiem tylko trzy rzeczy na temat Denisa i już nie będę tego powtarzał. Mhm. Pierwsza rzecz, umówiliśmy się przed walką, że w razie przegranej nie będzie go zganiał na kontuzję i przyjmie to na klatę. Przy każdym wywiadzie mówi, gdyby nie kontuzja. Jedno. Druga rzecz. Umówiliśmy się, że o pewnych sprawach nie będziemy mówić w mediach, że nie będzie mówił on w mediach. Ja to w ogóle nie mówiłem. A przy każdym wywiadzie wspomina o tym w mediach, więc ja już straciłem do niego jakikolwiek szacunek. Ciężko mieć w ogóle jakikolwiek szacunek do niego. No i trzecia, taka najważniejsza rzecz, że umówił się na walkę bokserską w ostatniej walce, a zaczął kopać, rozumiesz, to jest straszne, nie? I jeszcze raz mówię, koniec w ogóle tematu L-estrogena. Dziękuję, Artur, bardzo za wywiad, no i powodzenia na twojej najbliższej walce. Dziękuję bardzo. Don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.